dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi nas po swobodzie, anieli grają króle witaj, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna, Maryja Panna, dzieciątko piastuje, i Józef Święty, i Józef Święty, on opiekę pnuje. Chrystus się rodzi nas po swobodzie, cuda, cuda ogłaszają. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W tym pięknym czasie, kiedy pochylamy się nad wielką tajemnicą wcielenia, tajemnicą Dzieciątka Jezus, którego adorujemy w żłobku, gromadzimy się tu na Jasnej Górze, na Eucharystii, by przez pośrednictwo Matki Najświętszej polecać nasze intencje, którymi tutaj dzisiaj przybywamy. Bardzo serdecznie wszystkich was witam i pozdrawiam, a szczególnie tych, którzy łączą się z nami duchowo poprzez przekaz telewizji Trwam. W czasie tej mszy świętej kontemplowanej modlimy się w następujących intencjach. Przez moją posługę prosimy o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla siostry Gesualdy, uczennicy Boskiego Mistrza, która tutaj na Jasnej Górze posługuje jako zakrystianka. Dzisiaj z racji imienia chcemy prosić o potrzebne dla niej łaski, dziękując także za jej posługę. Siostra się z nami duchowo łączy z powodu choroby, która nie może być, dlatego ją też serdecznie pozdrawiamy. Ojciec Dariusz modli się w intencji dziewczyny błagalnej o zdrowie dla Katarzyny, łaski dla rodziny i uzdrowienie Bartosza. Ojciec Paweł poleca miłosierdziu Bożemu zmarłych, rodziców i braci Hebrelej. I ojciec Marian prosi za wstępstwo Matki Najświętszej o błogosławieństwo dla rodzin tutaj obecnych na tej mszy świętej. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli jak najgodniej tej mszy świętej uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuścił nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Twój Syn przez narodzenie się z Najświętszej Dziewicy stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu.
Spraw, abyśmy wyzwoleni ze starego zepsucia, stali się uczestnikami nowego stworzenia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i który w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy. W Nim zaś nie ma grzechu. Ktokolwiek trwa w Nim, nie grzeszy. Żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widzieli Go ani Go nie poznał. Oto Słowo Boże. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ujrzały wszystkie granice ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemią. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku arfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu. Na oczach Pana i Króla się radujcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jan zobaczył nadchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi.
Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Drodzy bracia, siostry, drodzy pielgrzymi, wydarzenie wcielenia, które uroczyście celebrujemy w tym pięknym czasie bożonarodzeniowym, jest zarazem wydarzeniem objawienia i zbawienia. Dziś w liturgii wspominamy Najświętsze imię Jezus. Jezus to właściwie miejsce obecności Boga. Przeto przychodząc na świat, ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Utworzyłeś mi ciało, mówi Syn do Ojca. To utworzenie ciała dokonuje się jednak przez to, że także Maria mówi: oto przychodzę pełnić Twoją wolę. Ciało zostaje utworzone dla Syna dzięki temu, że Maria cała powierza się woli Ojca i oddaje do dyspozycji swe ciało jako namiot Ducha Świętego. W starej dzielnicy Sewilli, którą nazywają Triana, w Wielkim Tygodniu mieszkańcy obnoszą w procesji posąg Chrystusa, który nosi nazwę El Cachorro, szczeniak. Przed trzema wiekami, kiedy rzeźbiarz zmagał się z oddaniem oblicza Jezusa w agonii, pewnego późnego wieczoru w jednym z zaułków Triany trafił na konającego młodego cygana, człowieka z ówczesnego półświatka. Cygan umierał właśnie przed chwilą zasztyletowany. Jego wykrzywiona, śmiertelnej w ręce twarz, twarz człowieka o ksywie Trzczeniak, posłużyła twórcy rzeźbiarzowi jako wzorzec do oddania agonii Chrystusa. Widziałem wywrócone oczy, siność, konwulsje, rysy pospolite człowieka z dołów społecznych. Bracia, siostry, jest to idealna i zarazem realistyczna metafora tego, co się stało i dzieje pomiędzy chrześcijaństwem a kulturą, a głębiej między Bogiem i człowiekiem. To wszystko, co się składa na prozę i poezję naszego życia, zostaje oto objęte wszechmocą, miłosierdziem i wiecznością Boga we wcieleniu. Twarz zasztyletowanego mieszka dzięki wcieleniu. I Boże wcielenie może oto służyć jako portret tej jedynej twarzy, dzięki której zbawienie przyszło na świat. Twarz tamtego zamordowanego przed wiekami cygana nabiera boskiego blasku. Tajemnica miłości, głębia zaufania. Historia z Chrystusem zwanym w Sewilli po dziś dzień El Cachorro jest jednym ze znaków wiary chrześcijan wszystkich czasów, że od momentu wcielenia los człowieka splót się nierozerwalnie z losem Boga. I na tym też polega bożonarodzeniowa dobra nowina o naszym życiu. Bogu i człowiekowi cudownie jest być razem. Im bliżej do siebie, tym im lepiej ze sobą i w sobie. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? To pytanie, które wypowiadało już wiele pokoleń przed nami, a które w najbardziej klasycznej formie postawił w swoim czasie święty Anselm,
Cur Deus Homo, dlaczego Bóg człowiekiem? To pytanie prowokuje do namysłu już 20 wieków. Postawmy je i teraz na użytek naszego myślenia i przede wszystkim naszego życia. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Dlaczego Bóg, druga osoba Trójcy Świętej, przyjął postać sługi, przybrał twarz brata, twarz siostry? Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Czy też, jak chce prorok Ewangelii według świętego Jana, wręcz ciałem? Jak czytamy w prologu, Słowo stało się ciałem. Używając tego określenia ciało, objawienie chce nam powiedzieć, że to owszem, znaczy człowiek, ale jednak człowiek kruchy, przemijający, nietrwały w swojej cielesności. Jak czytamy u Izajasza w 40 rozdziale, wszelkie ciało trwa niby trawa. Kiedy pustynia judzka w kwietniu pokrywa się po deszczach kobiercem cudownych kwiatów i kiedy zawieje wiatr od pustyni Negeb, ów dywan życia i kolorów zamienia się błyskawicznie w dywan śmierci popiołu. Właśnie tak to jest. Wiatr życia, podmuch lat sprawia, że ludzkie ciało powoli więdnie, zamienia się z kwiatu na nawóz. Bóg staje się ciałem, staje się człowiekiem, by uświęcić to wszystko, co budzi w nas ów lęk. Lęk przed przemijaniem. El Kahoro, ten w nas, obchodzi Boga pod każdą postacią. A więc staje się człowiekiem głównie po to, aby nas zbawić. By wybawić bez sensu. I tak to rozumieli, tak to czuli słuchacze Jana Chrzciciela, który wskazywał na Jezusa, tego, który gładzi grzech świata. Staje się człowiekiem odwieczne Słowo Boga, by nadać sens temu wszystkiemu, co się składa na naszą codzienność, ale również po to, by nam pokazać autentycznego człowieka. Adam był wprawdzie przepiękną ikoną Bożą, ale przez grzech, jak wiemy, twarz swoją zeszpecił. Chrystus pokazuje, co znaczy być człowiekiem. W proroczych słowach wyraża to Piłat: oto człowiek, oto pełny, prawdziwy człowiek. Dzięki Jezusowi Chrystusowi wiemy, kim jest Bóg i kim jest człowiek. Gdyby nie On, to po dziś dzień z lampą Diogenesa szukalibyśmy człowieka. Niepewnie i bez większych szans na sukces. Wszak ciągle się zawodzimy na ludziach. Pokorni dodadzą, że głównie na sobie. Jeszcze jedna to wersja owej fundamentalnej prawdy. Im bliżej Boga, tym piękniejszy jest człowiek. Patrzyliśmy na naszego rodaka, świętego Jana Pawła II, że tak bardzo był blisko Pana Boga, szczególnie kiedy się modlił. Byliśmy zachwyceni właśnie pięknem tego człowieka. Można również powiedzieć to samo o zmarłym kilka dni temu świętej pamięci papieżu Benedykcie XVI. Nikt bowiem nie był tak blisko ludzki, jak ten, który był jednocześnie Bogiem. Syn Boży stał się ciałem, by pokazać, że człowiek nie może bez Boga kwitnąć, owocować. Nie może w pełni bez Boga być sobą. Chciałbym się powiedzieć tym wszystkim, którzy od Niego się odwracają dzisiaj, jak wiele tracą. Dla człowieka pozbawionego Boga wszystko po kolei może stać się bożkiem. Rasa, klasa, pieniądze, seks, byle co. Wystarczy się rozejrzeć po ostatnich 100
latach ludzkiej historii, żeby zobaczyć czarno na białym, iż karą za odrzucenie Boga była zawsze jakaś forma niszczącego człowieka bałwochwalstwa. Po cóż jeszcze Bóg stał się człowiekiem? Stał się człowiekiem także i po to, by nas przeprowadzić przez chybotliwą granicę pomiędzy zezwierzęceniem a humanizacją. Stał się dowodem, że to jest możliwe. Bracia i siostry, w każdym z nas jest bowiem owa słynna granica, niestety cienka, poniżej której staczamy się, a powyżej której jesteśmy naprawdę sobą. I ważne jest również w całej tej sprawie to, że Bóg stał się człowiekiem przez ludzi i dla ludzi. Bóg przychodzi do nas przez ludzi. Prawda o wcieleniu mówi na temat naszego życia jeszcze coś bardzo ważnego. Mianowicie to, że Bóg jest Bogiem życia, mojego życia. Oznacza również, że mogę Go skutecznie znaleźć, a wcześniej sensownie poszukiwać, tylko w obszarze mojego własnego osobistego życia, nie gdzie indziej. Żadna ucieczka od siebie, od swojego wzrostu i wagi, od swoich genów, płci, od swojego pochodzenia i ojczyzny, swojego domu i kształtu losu nie jest dobrym rozwiązaniem. Bóg z całą obietnicą zbawienia, z łaską, z pomysłem na moje szczęście znajduje się w samym sercu tego, co jest moim życiem, moim losem, moją biografią. Bóg nie szydzi ze mnie, nie umieszcza sensu niedosiężnie, zbyt daleko od mojej głowy, mojego serca i rąk. Bracia i siostry, ucieczka od własnego życia nie jest rozwiązaniem. Przeciwnie, trzeba głębiej się zakorzenić w swoim własnym życiu. Z jakichś powodów Bóg chciał, byśmy przyszli na ten świat pod polskim niebem, z piwnymi czy niebieskimi oczami, uwikłani swój czas, głupi, mądrzy zarazem. Tak właśnie Chrystus rodząc się 2000 lat temu w Betlejem ludzkim z określonym wzrostem i wagą, był człowiekiem jak my konkretnym, bo nie da się być człowiekiem w ogóle, jako takim. To właśnie ten sposób myślenia i widzenia nazywamy optyką inkarnacyjną, to znaczy takim sposobem postrzegania świata i rozumienia życia, które wszystko, całą rzeczywistość stara się widzieć, przez postrzegać i rozumieć przez pryzmat tajemnicy wcielenia. Przez pryzmat tego, że Bóg stał się konkretnym, żywym, śmiertelnym człowiekiem. Chrześcijaństwo wtedy jest prawdziwym udłowieniem życia, kiedy staje się ciągle nowym ucieleśnieniem ducha. Bracia i siostry, cud wcielenia jest ostatecznym rozwiązaniem zagadki ludzkiego życia. Powtórzmy, Bogu i człowiekowi cudownie jest być razem. Po co też jest Kościół? Chrześcijaństwo ma receptę na wszelkie kłopoty z istnieniem. Głosi to bez pychy, za to z ufnością wobec prawdy większej niż człowiek. Zbawienie każdego z nas, zbawienie człowieka jest w Jezusie Chrystusie, niczym innym i w nikim innym. Po to mi utworzyłeś ciało, mówi Jezus, bym dał świadectwo prawdzie, która was wyzwoli. Jezus Chrystus, nasz Pan, nasz Zbawiciel, ten nowonarodzony, czego adorujemy w żłobku. On jest wszystkim. Choć z naszym życiem bywa różnie, On zawsze jest odpowiedzią na pytanie, czym jest życie i jak żyć. Dlatego tu, na Jasnej Górze, Maria w cudownym obrazie wskazuje zawsze nam
na Jezusa w tych wszystkich sytuacjach, o których tutaj chcemy mówić i które tutaj powierzamy. Na tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Z ufnością módlmy się wspólnie do Boga, który nieustannie obdarza nas swoją miłością i wieloma darami. O powołania kapłańskie i zakonne, by Kościołowi nie zabrakło szafarzy sakramentów świętych i gorliwych naśladowców Chrystusa, czystego, ubogiego i posłusznego. Ciebie prosimy. O potrzebne łaski dla tych, którzy pracują na misjach, by radosna wieść o miłości Boga do człowieka i przyjściu Zbawiciela na świat docierała do wszystkich zakątków ziemi. Ciebie prosimy. O pokój na świecie, szczególnie w tych miejscach, gdzie toczą się obecnie działania wojenne, by wszyscy ludzie mogli bezpiecznie żyć i pracować. Ciebie prosimy. O konieczną pomoc dla najuboższych i najbardziej potrzebujących, by nikt nie cierpiał niedostatku. Ciebie prosimy. O zdrowie dla chorych i cierpiących oraz o dar spotkania z Panem twarzą w twarz na wiecznej uczcie zbawionych dla naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. O głębokie poznanie miłości, jaką Bóg ma ku nam, byśmy potrafili okazywać miłość siostrom i braciom, których spotykamy na drogach naszego życia. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony, Panie nasz Boże, który obdarza nas swoją miłością, nieustannie udziela nas swojej łaski przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, że wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy
Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśnia oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci zostali przez Niego porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową, my wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie się z Wami wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiaj i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzi lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje nasze zmanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą, świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem, błogosławionym Eusebiuszem, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi,
a więc Twojego sługa, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przed Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali się mi pokój. Prośmy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na Jego ucztę. Panie, jestem gotowy, abyś przyszedł do mnie, a powiem tylko słowo. Komunia Święta jest rozdzielana przez środek kaplicy. Love.
szopy, pasterze, do szopy, bo tam cud. Syne Boże w szłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie, módlmy się. Boże, Ty spotykasz się z nami w Najświętszym Sakramencie. Sprawa, by Jego moc uświęcała nasze serca, bo tylko Twoja łaska może nas przygotować do godnego przyjmowania Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pierwując fizycznie i duchowo na to święte miejsce, do naszej Matki Królowej pragniemy na zakończenie powierzać jej nasze rodziny, naszą ojczyznę, szczególnie prosząc o umocnienie w wierze. Tak jak nam tego życzył, to nas prosił papież Benedykt XVI, odwiedzając naszą ojczyznę. Bądźcie mocni i wytrwajcie w wierze. Byśmy właśnie tę wiarę tutaj umacniali i tę wiarę, tą wiarą się dzielili szczególnie z naszymi bliskimi. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gapić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pocieszyliczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Polski, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.